się trafiła mini eksploracja. Dawniej tutaj kotłownia była. Zobaczymy, czy da się wejść do środka. Wow. Oczywiście, że da. Mini eksploracja. Czuję, że to kotłownia kiedyś była. A teraz to pewnie tutaj nocują bezdomni. Na chwilę obecną tutaj nie ma nikogo. Czuję się jak na mojej kotłowni. A się eksploracja trafiła. Myślałem, że nie można tutaj wejść. Pełno śmieci. Kibel, nic. Czuję się naprawdę jak na starej kotłowni. To był prysznic, a tu kibel. Dobra. Super. Chciałem zrobić eksplorację i się trafiła. Szpital widać. No tutaj nie wejdziemy. Jest tylko taka pozostałość po rampie. Dziwne, że tych schodów metalowych z umiarza nie wyciągnęli. No i tak to mniej więcej wygląda. Stara kotłownia. No nawet sobie grilla ktoś tutaj robił. Na chwilę obecną nie ma tu nikogo. A pewnie w przyszłości ten budynek zostanie zburzony. Taki los czeka wszystkie kotłownie. Niestety. No cóż. Fajnie było odwiedzić tą kotłownię. Dziwne, że nikt tutaj nie koczuje. Ale widać poduszki, butelki, syf jak z, nie powiem co. Stara kotłownia. Pójdziemy zobaczyć, co jest na dole. Jeśli w ogóle coś jest. A tutaj tylko taki jakby schowek, nic poza tym. Fajnie się trafiła ta eksploracja starej, nieczynnej kotłowni. Dobra, spadamy stąd. Idziemy dalej w trasę. Spoko. No i tak to wygląda. Mini eksploracja, mini kotłowni. W piękny, że tak powiem, wiosenny dzień. Chociaż jest luty i podobno jeszcze mróz ma dowalić. I śnieg, ale spoko. Tu jeszcze kominy kiedyś były takie potężne. Ale ścieli. Dobra. Kierujemy się w stronę szpitala. Zobaczymy, może już coś na terenie kotłowni ruszyło.
Także piękna pogoda. Nie jest tylko na spacer, a nie się kisić w domu. Tu kiedyś Stasiu Woźniak siedział, teraz zrobili archiwum zakładowe. Przejdziemy sobie tędy. Mogliby tu zrobić coś. Masakraczne błoto. Wszystko się stopiło. Dawno nie byłem na terenie szpitala. Kiedyś wszystko to musieliśmy kosić. Nie było komu, to my, wojskowi. Teraz pamiętam, sprzątaliśmy ten teren. To zając spieprzał. Tak jeszcze ten teren. Ale szpital się zmienił. O, ślisko. Nie ma lodu, a ślisko. No i słynne planty swojego czasu znalazłem tutaj grilla. Sobie przychodzili, grillowali. Kanapę nawet przytargali sobie. A lotnisko. Kiedyś były ławki, to zlikwidowali. Plant. Kierujemy się w stronę. Już. No, już nieobecnej, już nieistniejącej kotłowni. Jednak sentyment został i tak czy inaczej będę przychodził, bo to miejsce, w którym się wychowałem, tak. Sentyment zawsze był, jest i będzie. Dobra, kończymy nagrywać w tym miejscu. Z cyklu Historia Oławy, ten słup po niemiecki. Z dawnych czasów. Nie wiadomo, co za tablica tutaj była, jednakże prawdopodobnie zostanie wyburzony, ponieważ w tym miejscu ma powstać rondo. Styl jakby germański. Romański, przepraszam. Germański to swoją drogą. No, jakaś płyta tutaj była, nie wiadomo. Tutaj jest przedszkole i w ogóle tutaj był jakiś budynek, został przerobiony na przedszkola, z tego co wiem. Idziemy do drugiego zabytku. Powrót na stare tereny. Kotłownia, której już nie ma. Górki jeszcze nie usunęli. Trochę błotnisto, ale chuj, damy radę. Myślałem, że zaczęli coś budować. Widać nie. Jeszcze nie. Szczerze mówiąc, myślałem, że zaczęli. A, przyczepa jak była, tak jest. Hmm.
No, widać, że coś jeździli tutaj. No, te kubki przywieźli. I tak to teraz wygląda. Za niebawem będą budować pewnie tutaj, ja wiem, z dwa domki. A pójdziemy sobie tędy. Cegły z kotłowni. Pełno tego tu jest. Skruszyli. Aż dziwne, że złomiarze tego nie wzięli. Swojego czasu to tutaj był taki dół. Widzę, że już go nie ma. Podobno gdzieś tam jest zakopany czołg radziecki. Ale nie widać nic, bo jest wyrównane. Jest to gąbka pewnie z łóżka. Swojego czasu to tutaj ten słup dali nowy, bo stary iskrzył i zapalił tutaj trawy. No i tak to wygląda. El Zadupio. No, tutaj stał słup kiedyś. A tam kuźwa rokicki frajer ma swoją kurwa bazę. Swego czasu kuźwa oskarżał mnie o kradzież lamp z przyczepki. Pajac. Nie przegadasz niektórym. Ktoś sobie chyba tutaj bazę zrobił. Ale nie łaziłem w takich chaszczach. Ktoś sobie chyba tu bazę zrobił. Ten materac jest z kotłowni, z pozostałości krzesła. No i ten fotel. Ten fotel też jest pozostałością z kotłowni. A idziemy sobie tędy. Widzę ścieżka. Ktoś tędy se łazi. Wyłazimy stąd. No, trochę rozebrali tego ogrodzenia. Ale nie wszystko. Przy prosektorium zrobili punkt pobierania wymazów na kurwida. Niech będzie powalony kurwowirus. Ajajaj, się pieski odezwały sąsiada. No i cóż, tak to wygląda. No. Nic się nie zmieniło. Myślałem, że coś się ruszyło, że zaczęli budować. Ale na razie nie. No to spadamy stąd, idziemy dalej. Na spacerek. Może wspomnień.
pozdrowienia z kotłowni. Jedziemy dalej spacerek. Piękna pogoda. Ja widzę na horyzoncie jakiś front, ale daleko jest. Ławka się trochę podniosła. No cóż. Tak to jest. Troszkę się podniosło. Może jeszcze się podnieść. Piękna pogoda, naprawdę. I druga strona. Strony Wrocławia. A oto i mamy drugi zabytek. Stare poniemieckie drzwi. Na moje oko mają z 200 lat. Jeszcze jest. Napis się zachował. Mit Gott Tritt Ein. Mit Gott to wiem, ale Tritt Ein to nie wiem. No i takie perełki można znaleźć w Oławie. Jeszcze. Jeszcze się uchowały. Ciekawe.